Cześć, z tej strony Monika, witam Was w piątek, witam Was w nowym vlogu. Nie świeci się nic na piekarniku, bo nie mamy prądu od rana. Dobrze, że rolety mąż rano podniósł wszystkie w domu, bo byśmy siedziały po ciemnicy, a nie mam możliwości wyjechania z garażu, bo jedna i druga brama są na prąd i ja ich sama nie jestem w stanie odblokować. Sąsiedzi w pracy, więc nie miałby mnie też kto poratować. Na szczęście ładna pogoda się robi, więc pójdziemy na zewnątrz. Maja wczoraj miała gorączkę, tak 37,1 miała w ciągu dnia, ale na wieczór już normalna temperatura, przez noc normalna. Także myślę, że jak teraz nie będzie mieć, tak zerkam na termometr, jest 12 stopni. Mamy około 9 rano, bo tu mi się nie świeci, a na telefonie teraz nie widzę. To pójdziemy i powsadzam po prostu drzewa. No i trudno, nic innego nie zrobię, ale powiem Wam, że jak nie ma prądu, to tak jak normalnie nie piję tyle ciepłych napojów, tak teraz to im się herbaty napiła i kawy gorącej, wszystkiego, ale nie ma prądu. Chodzę też po domu, wszędzie włączam prąd w pokojach, także jak tylko prąd wróci, to będę musiała się przejść po domu i wszędzie pogasić. Mam też taką pracę do zrobienia, bo sobie oczywiście znalazłam zajęcie. O, mam tutaj taką starą boazerię, kawałek 1,20 m x 60 m. Mam do ozdoby różne rzeczy, będę to przyklejać, malować i ozdabiać jako taki dekor stojący. Także fajnie. W końcu znalazłam trochę przez przymus na to czas, bo już od dłuższego czasu planuję tę pracę, ale jakoś nie ma kiedy. Także dzisiaj jest chyba ten dzień, bo na razie z maluchem nie mogę wyjść na zewnątrz, bawię się dobrze sama, a nie ma prądu, żebym mogła pracować. Także tak to niestety wygląda. Dodatkowo, wiecie co, rozłożyłam sobie pranie, bo też już stało za 2 dni, nie było kiedy. Także taki brak prądu czasem się przydaje. Uzupełniłam też w samochodzie ubrania dzieci, bo ostatnio wykorzystaliśmy, nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale ja tak robię, że mam w samochodzie zawsze schowany komplet ubrań dla jednego i dla drugiego. W zimie zimowy, w lecie letni. Także jakby się pobrudzili, polali, posikali, no wiecie, to są dzieci, różne rzeczy mogą się wydarzyć. To, żebym je miała w co przebrać i ostatnio takie ubranie wykorzystałam, bo byliśmy myć okna w firmie i tam była taka wielka kałuża. Jak się domyślacie, kiedy wyjeżdżaliśmy, dzieci były w takim stanie, że musiałyby de facto nagie wsiadać do fotelików, bo błoto było aż po to z tyłu. Także bardzo dobrze, że mieliśmy ubrania na przebranie, także kazałam im się umyć, przebrałam ich. Wsiedli sobie, córka w ogóle zasnęła w drodze, także dobrze, że była czysta i ubrana, bo mogłam ją po prostu przenieść do łóżeczka. Także jeżeli tego nie macie, a macie małe dzieci, to Wam szczerze polecam mały plecaczek czy jakąś torbę niewielką z chociaż jednym kompletem ubrań, łącznie z majtkami, skarpetkami, bo oni wtedy tak się przemoczyli, że po prostu wszystko było, nawet buty były mokre, no ale bez butów mogą jechać w samochodzie, natomiast no, w tym, w czym byli, to nie bardzo. Widzicie, jeszcze mam dekoracje świąteczne, także muszę je ściągnąć. A tutaj mój powerbank, taki duży, mocny. Polecam Wam coś takiego mieć w domu, jeśli nie macie. Ja go kupiłam z myślą o wakacjach, że jak jeździmy z przyczepą, to żeby te dzieci mogły sobie mobilnie przenosić ten zasilacz w razie, jak będą potrzebować. Natomiast teraz się przydał, bo mam telefon, miałam na padnięciu. Jak ładnie, jak jest jasno. Pokażę Wam jeszcze, jak ozdobiłam moją komodę, tą, którą robił tata. O, w ten sposób. Kupiłam sobie sztuczne kwiatki w Mercury Markecie. To są wazony z Reserved, z wyprzedaży. No i tak to teraz wygląda. Kwietnie, wiosennie. Tutaj moje półki, które czekają na montaż. Jeszcze nie wiem kiedy, ale w końcu ten montaż nastąpi. I tak wygląda wyklejony panel. Wszystko jest przyklejone. Teraz czekam, aż klej dobrze zwiąże i później będę malować. Tylko jeszcze nie wiem, czy na szaro, a potem będę bielić, czy na biało i będę poszarzać, tak to nazwijmy. Jeszcze nie mam pojęcia, jeszcze nie mam zamysłu. Dlatego niech sobie schnie na spokojnie, jak sobie wyschnie, to będę się za to brać. Wyszłyśmy przed dom, także jeszcze muszę udrożnić huśtawkę. I pokażę Wam od razu drzewka, które mam do wsadzenia. Tu jest mój zestaw, dwie katalpy. Jedna bardzo wysoka, jeszcze nie wiem, gdzie ją wsadzę. Druga, powiedzmy, taka standardowa, jak mam tam. I tutaj mam flamingi, także będę dzisiaj je wsadzać, taką mam nadzieję. Zobaczymy, ile będę mieć energii na to.
A maluch już pojechał, kurczę, muszę zaglądnąć za nią. A to jest to, co mi zostało z przycięcia flamingów, bo one były takie, wiecie, rozłożyste. Ale powiedziała mi pani w ogrodniczym, żeby je przyciąć, więc przycięłam. Taczki się świetnie sprawdzają. Jak mąż się strasznie wkurzał, że takie taczki kupiłam, tak teraz widzę, że w ogóle tamtych starych nie używa, tylko do wszystkiego bierze te. Przygotowałam sobie miejsca, słyszycie jak malucha kaszle. I zaczniemy od dzwonków dalmatyńskich, ale widzę, że one są wielkie, starczy mi miejsca na trzy, a tamte zasadzę gdzie indziej. Tutaj sobie jeszcze wsadziłam taką sosnę, czy tam świerka, co mi rosło w doniczce i będzie wyglądać fajnie. Myślę, to duże nie urośnie, bo będę przycinać. Tutaj dzwonki, ale wiecie co, tylko dwa na tej grządce wsadziłam, bo tu nie mam jednak miejsca aż tyle. I spójrzcie, co tu się dzieje. Zasadziłam flamingi, trawy już sobie rozłożyłam, ale muszę się coś napić, wiecie, co chwila przerwy, bo jednak jest strasznie gorąco w słońcu. O, tak to wygląda teraz z tej strony. Tutaj też wsadziłam tych dzwonków trochę. Także mam ich trochę mało, tak sobie patrzę na to, że przydałoby się jeszcze dokupić z jednego. Będę się po prostu musiała wybrać do Merkury Marketu i dokupić jednego dzwonka, takiego, żeby, wiecie, pasował tego dalmatyńskiego, bo nie chcę mi się przez internet zamawiać tylko jednej sztuki. A żeby mieć darmową wysyłkę, muszę zamówić za minimum 50 zł, więc to jest tak, wiecie. Musiałabym ich wziąć kilka, co ja z nimi zrobię. Siądę sobie na huśtawce, piwo bezalkoholowe, bo tylko takie piję. Także się orzeźwię, maluch siedzi w domu, bo i coś tam jej nie pasuje, wie jej wreszcie coś nie pasuje, także i tak dużo wsadziłam, zaraz będę wsadzać resztę. I tutaj mamy gotowe, tylko wiecie co, zastanawiam się, czy tu nie rozciągnąć włókniny i nie wysypać kamyczków, takich jak z tej strony. Dlatego, że widzę, że przez tą korę bardzo też wszystko przerasta i nie chce mi się z tym robić, a kora wcale nie jest tania, także też sporo kosztuje. A kamyczki się kupuje jednorazowo, korę trzeba uzupełniać. Tak z tej strony, wiecie co? Jeszcze zaczęłam wsadzanie. O, z tej strony. O. I tutaj będziemy mieć wejście na taras. Tylko chyba jeszcze dokupię, żeby tu jedną dać na przód. Bo tutaj jest jedna, już mam dołek wykopany. Ale tu mi się wydaje, że u dołu jeszcze trzeba troszeczkę doplewić i wsadzić jeszcze jedną. Ale widzicie, co tu jest w tym miejscu? Sam piasek, także muszę wykopać dużą dziurę i nasypać sporo ziemi. Tak będzie wyglądać moje zejście z tarasu. Druga część w trakcie pracy. Posadziłam trawy i te flamingi. Trochę one krzywe, ale trudno. Plan na dzisiaj jeszcze nie jest wykonany, bo muszę wszystko podlać. Muszę dosadzić, bo tych flamingów kupiłam sobie za mało, więc i tak będę musiała dokupić. Jeszcze będę musiała ściągnąć trawę z takiego dosyć długiego kawałka. Nie mogę się doczekać, nie cierpię tego robić. Ale może w tym roku to koniec ściągania trawy. Jeszcze wsadzić katalpy. Postaram się zrobić to dzisiaj, żeby wsadzić katalpy, poddać. Myślę, że mi to powinno zająć maksymalnie godzinę, czyli do 19, bo mamy 18. Nie wiem, która. Czwarta godzina pracy w ogrodzie. Także w porządku. Jakbym miała mało roboty, to jeszcze mrówki się postanowiły do nas wprowadzić. Także cudownie. Musimy tu mrówkofonem pomrówkować. O, rety. I tak wygląda dekor pomalowany dwoma warstwami białej farby. Także zastanawiam się, czy jeszcze tutaj jakieś przetarcia robić, czy nie. Jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię. Nie będę samej farby matowić już więcej. Jeżeli byście kredową farbę zmatowiły, to wtedy uzyskujecie zupełnie gładką powierzchnię. Natomiast tutaj ze względu na wzór będzie to trudne. I tak wygląda na razie. Cześć, witajcie w sobotę. Maluch już wstał, jeszcze synek nie wstał. Ja mam taką tą twarz innym kolorem niż szyję. Nie mam nic na twarzy nałożonego, także kwestia może tego kremu, że on jakiś jednak kolor zostawia później. Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie planuję dzisiaj włókninę porozciągać i wsadzić katalpy, bo wczoraj już nie zdążyłam, słuchajcie, wczoraj był w ogóle jakiś szalony dzień.
Nie dość, że się rano okazało, że nie ma prądu, to jeszcze zablokowałam sobie konto w banku, bo wpisałam źle hasło 3 razy. Nie miałam opcji, żeby wsiąść do auta i pojechać do banku, bo auto było w garażu, wszystko było, obie bramy były niestety, ale unieruchomione. Żeby tego było mało, słuchajcie, dzwoniła księgowa, że mamy kontrolę skarbową, potrzebowała dokumentów, także mąż musiał je załatwiać, a on nie wie, gdzie co leży, więc musiałam go nawigować przez telefon. Dobrze, że miałam tego powerbanka i mogłam to ładować, ale to oczywiście nie jest koniec nieszczęść, bo później się okazało, że nikt nie odebrał dziecka z przystanku. Dlatego, że powiedziałam mężowi, że no ja nie dam rady, nie wyjadę. On miał przekazać teściowi i nie wiem, gdzie tutaj zawiodła komunikacja, ale skończyło się tym, że synek dzwonił, że stoi na przystanku i gdzie my jesteśmy. Na szczęście dzwonił chwilę po tym, jak został włączony prąd, także nie jest źle, bo jakimś cudem malucha wepchałam, który nie te skarpetki, ona nie wsiada, ona nie jedzie, no słuchajcie, dramat było ją wsadzić w to auto. Jeszcze tym bardziej, że się spieszyłam, bo on tam stał sam na tym przystanku. Masakra. Jeszcze pogryzły mnie komary, także tak, już się komary rozpoczęły, już tutaj polują w naszych rejonach. Także świetnie, co za dzień. Dobrze, że się już wczoraj skończyło i mamy dzień następny. Jedyny plus taki, że zrobiłam sporo rzeczy w ogrodzie. Miał być weekend brzydki, a tymczasem zapowiada się pięknie, także świetnie będę działać. Także może już w sumie zakończę tego vloga, żeby później te vlogi nie były takie długie. Jak na razie planuję takie proste prace, także może coś jeszcze nagram. A na razie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na kolejne vlogi. Do zobaczenia następnym razem, pa!